Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To live z okazji pełni księżyca w zodiakalnych rybkach. Dobry wieczór. Wracam do swoich starych nawyków, czyli do spóźniania się, kochani. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Dobry wieczór. Cześć, kochani. Czekaliście? Dobry wieczór, Madziu, witam Cię jako pierwszą dzisiaj. Cześć, kochani. Jak się czujecie, jak się macie? Jak Wasza pełnia księżyca? Cześć, Kasiu, pozdrawiam serdecznie. Dobry wieczór. Udostępniamy, kochani. Dobry wieczór, dobry wieczór. Intensywna, spirytualna mocno, pełnia księżyca. I utwór dla Was, oczywiście. Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć, kochani. Piszcie, skąd jesteście i czy rybki czekają dzisiaj królowe tej pełni jako pierwsze. Dobry wieczór. Cześć, kochani. Miło Was widzieć ponownie. Zapraszam na live. Cudowna noc spełnionych życzeń dzisiaj. Madziu, Ty zawsze na mnie czekasz. Warszawę pozdrawiam serdecznie. Piszcie, skąd jesteście, znak zodiaku i miejscowość, z której mnie oglądacie. Cześć, kochani. Cześć, kochani. Dobry wieczór. Dorotko, dzięki. Witam Polskę, witam emigrację, kochani. Bożenko, pozdrawiam Cię. Mocno spirytualnie, mocno duchowo i mocno miłośnie dzisiaj będzie. Andrzej, pozdrawiam serdecznie. Świetny utworek, za chwilę Wam powiem, co to jest. Ja już trzeci dzień tańczę dla księżyca, kochani. Dobry wieczór, dobry wieczór. Bycze z Rotterdamu, pozdrawiam. Cudownie Was widzieć. Jeszcze chwilkę czekam na Was tutaj, aż się zbierzecie i zaczynamy, kochani. Ale rybek, fajnie, dużo Was tutaj. Rybki, ujawnijcie się, to Wasza noc spirytualna mocno dzisiaj. Dobry wieczór. Noc spełnionych życzeń dla Was, kochani. Dobry wieczór. Hello, pierwszy raz od wczoraj mnie słucha. Kochani, jeśli ktoś tutaj wpadł pierwszy raz, to piszcie jedyneczkę, bardzo proszę. Witajcie, rozgoście się tutaj. Dobry wieczór. Rybek dużo, fajnie, fajnie, fajnie. Pozdrawiam Niemcy, pozdrawiam Polskę oczywiście. Dobry wieczór. Danie też oczywiście. Dzięki za serduszka. Fajnie, oczywiście. Wielka Brytania, jak zawsze na pokładzie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Chwilkę Was pozdrawiam i zaraz zaczynam, bo jak wejdę w ten klimat z Neptunem, to już koniec, kochani, dzisiaj. Emil, pozdrawiam serdecznie. Pięknie, pięknie. Ateny, jak pięknie, pozdrawiam, pięknie. Cudownie, cudownie. Karolina, pozdrawiam Cię pierwszy raz dzisiaj. Witam wszystkich na pokładzie i tych, którzy będą oglądać później. Byczek z Montrealu, podoba mi się to. Witam emigrację, witam Polskę. Piękny utwór, oczywiście. Piłę, pozdrawiam serdecznie, oczywiście. Aitwor, cudownie. Chwilkę czekam, kochani. Udostępniamy, proszę. Szwecję serdecznie pozdrawiam, kochani. Ale serduszkujecie, ale pięknie, pięknie, cudownie, cudownie. Puśćcie dalej w świat jako wymianę energii między nami, kochani. Jest od Polski,
Kochani, no jejku, dobrze. Kochani, zaśpiewały nam dziewczyny z Dikandy tutaj. Polski zespół, dwie piękne dziewczyny ze Szczecina. I oczywiście pozdrawiamy tutaj wspaniałe artystki, polski folkowy zespół tutaj na początku dla Was na intro, kochani. Także, ojejku, to dzisiaj właśnie tak. Kochani, także witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, oczywiście też mocno spirytualny wieczór, więc wszystkich artystów tutaj pozdrawiam serdecznie, zwłaszcza artystów, którzy spod znaku ryb, którzy bardzo lubią dla mnie czasem tworzyć. Także przy tej okazji właśnie zodiakalnych ryb serdecznie Was pozdrawiam. Kochani, zapraszam na live, na transmisję z okazji pełni księżyca w zodiakalnych rybkach. Tą pełnię księżyca, kulminację tej pełni mamy już od godziny 1:53 tak naprawdę. I kochani, co to znaczy? 12 znak zodiaku, znak rybek, ostatni znak i ostatnia pełnia tego lata. Mocno spirytualna, mocno duchowa i mocno miłosna, mogłabym powiedzieć. Iluzyjna dla niektórych, więc uwaga, aby się nie zatopić. Dowiedz się, co oznacza dla Ciebie ta energia, jak możesz skorzystać dla siebie, a przed czym uważać, kochani. To jest też noc pełnia spełnionych życzeń Waszych, gdzie bardzo mocne wizualizacje pozwolą Wam tutaj przyciągnąć Wasze marzenia. I oczywiście z tej okazji zapraszam Was bardzo serdecznie, bo o północy, to znaczy tuż przed północą, będę właśnie romansować z Neptunem, opiekunem ryb, i będę właśnie wizualizować mocno Wasze marzenia. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do rytuału grupowego, gdzie jeszcze możecie do mnie napisać i zamówić sobie ten rytuał grupowy, czyli w grupie siła, i tutaj przede wszystkim będziemy się łączyć, będziemy spełniać nasze życzenia i marzenia. Potrzebuję do tego Twoje imię, datę urodzenia oraz, Małgosiu, pozdrawiam Cię serdecznie, oraz Twoje życzenie. Także jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział w rytuale grupowym, przyciągającym, wizualizującym mocno Twoje marzenie, pomogę Ci je spełnić. To marzenie może dotyczyć dosłownie wszystkiego, kochani. Chociaż ten czas jest bardzo tutaj taki pretendujący do przede wszystkim... Alicja pyta, jak ta pełnia zadziała dla barana. Zaraz wszystko, kochani, powiem. Tutaj ta pełnia przede wszystkim pretenduje do przyciągania marzeń miłosnych, także tutaj romantyczna miłość, ale też pieniądze i inne marzenia, wszystko, co czujemy od wewnątrz. Ania mówi, że utwór przepiękny, może słuchać godzinami. Owszem, Dikanda, po prostu wspaniały, folkowy, polski zespół, dwie piękne dziewczyny ze Szczecina. Także, kochani, zobaczcie i wspierajcie oczywiście artystów naszych polskich. Kochani, tutaj pełnia, wracając do pełni księżyca. Co to jest ta pełnia i kiedy tą pełnię mamy? Cześć Emilia, pozdrawiam serdecznie Polaków z Alfy nad Rajnu oczywiście też. Kochani, dzięki za serduszka, za wsparcie piękne. Dzisiaj będziemy cały czas się serduszkować z pewnością, kochani. Hamburg, pozdrawiam serdecznie Polaków z Niemiec. A wracając do pełni, kochani. Pełnię mamy wtedy, kiedy mamy opozycję świateł, czyli Słońce i Księżyc stoi po prostu w opozycji, czyli napierdzielają się światłem, mówiąc po prostu kolokwialnie, tak żebyście zrozumieli. Także po prostu dają po prostu w siebie, naprzeciw siebie mocno światłami. Wtedy mamy tutaj pełnię. Słońce mamy u panny jeszcze wciąż, dlatego też wszystkie panny, kochane, 100 lat dla Was, wszystkiego dobrego. Ewuniu! Kochana, pozdrawiam Cię serdecznie, Polaków w Anglii, ale Wy komplementujecie mnie tu pięknie, naprawdę, jak zawsze zresztą, kochani. Także coś wspaniałego. Dobrze, więc przede wszystkim panna w słońcu
a rybki w księżycu. Rybki bardzo często jako znak zodiaku ciągną do panny, zresztą ciągną bardzo mocno do znaków ziemskich, czyli byk, panna, koziorożec, dlatego że te właśnie znaki stabilizują mocno emocje rybki. Bo rybka często odpływa, tak? Rybka często też stawia się w roli ofiary, rybka często też odpływa gdzieś tam w świat marzeń, iluzji, ale jeżeli ryby przede wszystkim... Sylwester się pyta, czy jestem prawdziwą wróżką? Nie wiem, o co ci chodzi. A co to jest prawdziwa wróżka? Nie, czasem nie rozumiem waszych pytań, kochani, albo ja odleciałam, albo wy. Także jeżeli ryby, przede wszystkim to ja wierzę. Rybki wierzą przede wszystkim. Rybki marzą. A tutaj no, wiara nie wymaga też myślenia, tak? Także z całym szacunkiem, drogie rybki oczywiście. Kanadę pozdrawiam! Fajnie. Także tutaj rybki mówią o tym podczas tej pełni, w co ty wierzysz. I jeśli ty wierzysz w coś, że osiągniesz, to się zaczyna stawać. Panna! W całych planetach po prostu na niebie ratuje całą sytuację, żebyśmy za bardzo tutaj nie odpłynęli. Małgosia pisze, że piękna czarownica to oznacza. No i już, no i okej, wytłumaczone. Jeszcze czarodziejka. Czarownicą będę może za 10 lat. Dobrze, kochani, więc panna ratuje tutaj sytuację, abyśmy za bardzo nie odpłynęli w swoich marzeniach, bądź w iluzjach tutaj miłosnych na przykład, czy też w jakichś używkach na przykład. Także panna trochę ściąga na ziemię, bo jest realna. Podczas tej pełni warto... Ile tutaj w Wielkiej Brytanii jest? Pozdrawiam Was serdecznie, drodzy, kochani moi Polacy, cudowni nasi. Podczas tej pełni polecam Wam wybrać się nad wodę, ale serduszkujecie, ale to jest piękne, jak ja to lubię, kochani. Polecam wybrać się nad wodę. Pamiętajcie, że woda ma pamięć i jeżeli jesteśmy nad wodą, nad morzem, nad oceanem, przypominają nam się często piękne chwile. Anielko, pozdrawiam Cię serdecznie, dziękuję. Sylwek, pozdrawiam Cię oczywiście, wróżka, czarownica, dziękuję, cudownie, cudownie. Dobrze, kochani, także przede wszystkim idźcie nad wodę podczas tej pełni księżyca w zodiakalnych rybkach. Weź swoją ukochaną kobietę nad wodę, bądź weź swojego ukochanego mężczyznę nad wodę. Idźcie na romantyczny spacer, a jeżeli nie macie drugiej połówki, wybierzcie się sami. Także, a może z pieskiem. Także woda przede wszystkim odświeża nam pamięć. Woda też oczyszcza. A w ogóle ryby kochają wodę. To przecież wiemy. Same oczywiste rzeczy tutaj mówię. Pełnia. Pamiętajcie, że zawsze coś uwypukla. Więc jesteśmy bardziej emocjonalni, bardziej podatni właśnie na jakieś tematy, które są mocno wrażliwe. Dzięki za serduszko, jesteście kochani, naprawdę. Romantyczne, oczywiście, że romantyczne są rybki też. Pamiętajcie też, że każda pełnia coś kończy, ale też odkrywa tajemnice i o tym też dzisiaj będziemy sobie mówić. Ponadto też do 6 października, bo ten przekaz, Irlandię pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję też, Iza, że nie zaśniesz. Ja wiem, że mój głos usypia, tak, ja sama też jak nie mogę zasnąć, to słucham swoich live'ów i wtedy śpię. Podobno małe dzieci, po prostu też niektórzy z Was mówicie mi, że jak dzieci Wasze nie mogą spać, to włączycie na chwilę wróżkę Anny i oni śpią, po prostu, to jest też wspaniałe, no. Także odpływa się z pewnością. Kochani, przede wszystkim pełnia zawsze coś uwypukla. Odkrywa tajemnicę, coś nam tutaj rozjaśnia raz na zawsze i wiemy już, co zakończyć i w którą stronę iść. Do 6 października zastanów się przede wszystkim, jak wyobrażasz sobie relacje z ludźmi, jak wyobrażasz sobie relacje z ukochanym, z ukochaną, czym jest dla Ciebie związek, czym jest dla Ciebie miłość, prawdziwa miłość i połączenie dusz oczywiście.
Pamiętaj, że, nie, że miłość to nie jest to, że ciągle musisz coś dla kogoś robić, że ciągle musisz nadskakiwać, że ciągle musisz coś kupować i ciągle się poświęcać. Prawdziwa miłość rozwija drugiego człowieka, słucha, akceptuje i nie musi nadskakiwać. I to masz, droga rybko, i pozostałe wszystkie znaki zodiaku zrozumieć podczas tej pełni księżyca, ponieważ rybka bardzo często wchodzi w ofiarę, rybka bardzo często, no rybka jest miękka po prostu, co tu dużo mówić. Także mam nadzieję, że nie będę dzisiaj płakać, kochani, bo to jest wzruszające to wszystko, no rozmowy o miłości. Także jeśli rybki, to zazwyczaj to będziemy płakać, kochani. Także ze wzruszenia. Rybka mówi o tym, ja wierzę w to, co dla wszystkich innych, z pozostałych znaków zodiaku jest absolutnie niedostępne, tak? Także rybki wchodzą w pewną głębię. Skup się przede wszystkim na tym, co czujesz, co jest dla Ciebie najważniejsze. Ratuje Panna nam tutaj sytuację, dlatego musimy skupić się na tym, co kochamy i czego pragniemy. Pamiętajcie, że podczas tej pełni księżyca, wokoło tej pełni, właśnie możecie zwizualizować, przyciągnąć sobie bardzo mocno Wasze marzenia. Każdy, Sylwek, każdy tutaj, ale fajnie, jak znasz się na rybach. Przede wszystkim tutaj, kochani, dla każdego z nas szczęście może być co innego. Dziękuję za serduszka, ale walicie do serca dzisiaj pięknie. Kochani, pamiętajcie, może marzysz o otworzeniu biznesu. Może, dobry wieczór, Adam. Adam się po prostu, Adam się pojawia i znika, ale zawsze się odnajduje. Dobry wieczór. W końcu wróciłeś do nas. Więc tutaj przede wszystkim może marzysz o zbudowaniu swojego domu, bądź stworzeniu domu. Może marzysz o jakimś samochodzie. Może marzysz o wielkiej miłości, a może marzysz o harmonii w Twoim związku. Może marzysz o Twoich przyjaciołach prawdziwych. Skup się na tych marzeniach. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i zacznij sobie to wyobrażać. Jeśli marzysz o ukochanym mężczyźnie swoim, o ukochanej kobiecie, o miłości, wyobrażaj sobie, wizualizuj już, w jaki sposób on do Ciebie mówi. Nie chodzi o wygląd, chodzi o to, co do Ciebie mówi, jak podaje Ci śniadanie, jak ona Cię przytula. Wyobrażaj sobie, a nawet się nie spojrzysz wokół, jak za chwilę będziesz to miał. Jeżeli marzysz o wybudowaniu domu, wyobrażaj sobie ten dom, że już tam jesteś i siedzisz w tym fotelu. Jeżeli marzysz o nowym samochodzie, Porsche Panamera na przykład, to wyobrażaj sobie, że już siedzisz w tym aucie, słuchasz muzyki po prostu jedziesz nim. Jeżeli marzysz o awansie, o swojej firmie, o tym, żeby zatrudniać innych ludzi, żeby dawać komuś szczęście, wyobraź to sobie, jakbyś już tam był. Magiczne liczby, kochani, jeżeli będziecie myśleć o tym przez 17 sekund, to już ta wizualizacja Wasza zaczyna się dziać. A jeżeli wytrzymasz i będziesz myśleć przez 68 sekund o tym, o czym marzysz, to już się będzie to tworzyć. Adam, nie idź tą drogą, proszę. Gardło jest cały czas bardzo dobre. Co wy z tym gardłem? A tutaj troll po prostu zarzucił temat i... Kiedy numerologia? Jutro, Maria. Kochani, wyobraźcie sobie, że to, o czym marzysz i myślisz, już jest Twoje. Może marzysz, aby mąż powrócił do Ciebie, a może po prostu marzysz o spotkaniu z Twoją kochanką po raz ostatni. A może marzysz o dziecku, ten czas cudowny właśnie pełni księżyca, jeżeli myślicie o powiększeniu rodziny, o nowej duszy, a to jak najbardziej ten czas jest
cudowny dla dzieci, które powstają z miłości. Także jeżeli, bo rybka ma w sobie bardzo dużo miłości, bardzo dużo współczucia i bardzo dużo opiekuńczości. Każdy pragnie być w tym czasie tam. Dlaczego Sylwek z kochanką przesada? Dlaczego? Każdy po prostu marzy o czymś innym. Jeszcze, kochani, nie zaczęłam, jeszcze jest wstęp, także jeszcze się tutaj pocę nad po prostu wytłumaczeniem, jakie energie po prostu tutaj będą podczas tej pełni księżyca dla nas wszystkich. Każdy pragnie być tam w tym czasie, gdzie jest pięknie, więc wybierz się w jakieś piękne, romantyczne miejsce w tym czasie. Ten czas to jest bardzo czas romantyczny dla związków, ale też wena przede wszystkim dla artystów. Więc jeżeli tworzysz, napisz rozdział książki, może namaluj obraz, tworzysz może muzykę, więc ten czas właśnie pełni zodiakalnych ryb będzie sprzyjał przede wszystkim artystom. Basiu, Batko, pozdrawiam cię serdecznie z Wenlo, oczywiście, kochani. A czemu czarne serca, Marzenka? Chociaż wiesz, no ja lubię też te czarne serca. Wczoraj był troll, który cały czas mi wrzucał czarne serca, złośliwy. No ale może dzisiaj go nie będzie. Kochani, dobrze. Wyobraź sobie harmonię podczas tej cudownej pełni księżyca, która właśnie może się dokonać w Twoim życiu. Pamiętajcie, że ten czas pełni księżyca jest fantastyczny na wyjazdy we dwoje. Jeżeli myślisz o tym, żeby wejść na wyższy poziom relacji, zaręczyć się, podjąć decyzję o ślubie, to ten czas jest fantastyczny, naprawdę, na zaręczyny, na kochanie się w cudownych, pięknych miejscach oczywiście. Sylwek mówi, że przy mnie zawsze jest harmonia. No oczywiście, oczywiście, choć nie dla wszystkich, kochani. Cześć Kamil, pozdrawiam cię serdecznie. Kochani, przede wszystkim wyzwania będą stawiane w relacjach, w związkach, oczywiście aż do nowiu księżyca 6 października. To chcę Wam też powiedzieć. Ta pełnia jest niestety też pożegnaniem, bądź też stety. Cześć Angeliko, pozdrawiam cię. Ja nie mogę, będę się kichrać z Wami. Basia mówi, że ważne, że serce, kolor można zmienić. Owszem, kochana, owszem. Chociaż kolory są mocno wymowne często. Ale serduszkujecie, ale serduszkujecie. Fajnie. Kochani, przede wszystkim pamiętajcie też, że tutaj wzajemnie, Kamil, nie wchodźcie w rolę ofiary, jeśli chodzi o tą pełnię. Słuchajcie intuicji, rozwijajcie się duchowo przede wszystkim. Posłuchaj intuicji, posłuchaj empatii. Uwierz na nowo w swoje marzenia, tak? Uwierz też w miłość nieskończoną. Miłość to nie jest tylko dwie osoby, chemia i walentynkowa miłość. Mówimy dzisiaj o nieskończonej miłości do całego świata. Oczywiście ostatni rok, wita pierwszy raz dziś Sława, witam cię oczywiście. Ostatni rok mocno dał niektórym tutaj ludziom mocno w pupę, że tak powiem. I wielu z Was mogło poczuć się mocno samotnym. Nic bardziej mylnego. Podczas tej pełni księżyca masz zrozumieć, że nie jesteś samotny, że wszyscy jesteśmy połączeni tutaj, tak? Jesteśmy połączeni ze światem, z przyrodą, ze zwierzętami i tej właśnie miłości bezwarunkowej i ponadwymiarowej podczas tej pełni księżyca Wam życzę, żebyście poznali po prostu nie tylko miłość do drugiej osoby, do dziecka, do partnera, bo to często nie jest miłość. A ja nie mogę. Co wy z tymi urokami? A kochani, ale przede wszystkim miłość ponadwymiarowa daje nam szczęście ogromne i kiedy będziemy kochać królika, który przebiega po prostu przez ulicę, czy lisa, czy ptaszki, które podlatują, to kochani, będziemy zawsze szczęśliwi i nigdy nie będziesz czuł się samotny. I tego Wam oczywiście życzę, tej ponadwymiarowej
miłości. Życzę Wam też, abyście mogli spojrzeć na cały świat każdego dnia oczami innych, czyli empatii. No dobra, ale trochę odpłynęliśmy tutaj, ja odpłynęłam zwłaszcza, ja odpływam codziennie, kochani. Pamiętajcie też, żeby rozwijać Wasze trzecie oko, które tutaj, jak to królika, no królika też trzeba kochać, no przecież to istota żywa, nasz brat mniejszy. Także, kochani, przede wszystkim podczas tej pełni księżyca, bo pełnia zawsze ma oczywiście jasną i ciemną stronę, jak zawsze, jak wszystko, to te piękne rzeczy już powiedziałam, ale podczas pełni, jeśli chodzi o realizm, kiedy będą ryby, w opisie macie, kochani, za chwileczkę będą ryby. Uczepiliście się, faceci, tych królików, no. Dobra. Kochani, przede wszystkim, jeśli chodzi o real, postarajcie się nie podejmować takich bardzo mocno ważnych decyzji aż do niedzieli i nie podpisywać mocno wiążących umów. Dlatego, że jeśli Neptun, pływamy sobie po prostu gdzieś tam w iluzjach i marzeniach, to przede wszystkim możemy się zagubić, możemy się zatopić, możemy też być oszukani, także możemy czegoś nie widzieć, także Neptun może nam coś zamazać, także uważajcie po prostu na te realne decyzje. Chaos może troszeczkę panować, zagubienie i iluzje. Osoby, które są uzależnione od używek, uważajcie, bo w tym czasie naprawdę możecie popłynąć, bądź też osoby współuzależnione, uważajcie na Waszych partnerów, bo tutaj może nastąpić totalne zagubienie. Pamiętaj też, że... O Jezu, Ewa, co Ty piszesz? Ewa mi pisze, że chciałaby mieć taką urodę jak ja. No nie wiem, kochana, no nie wiem, bo to wiesz, są często też same kłopoty. Także na ulicy, zwłaszcza za granicą. Także dziękuję za komplement. Kochani, przede wszystkim podczas tej pełni księżyca pamiętajcie, nie wolno Ci rezygnować z siebie samego. Kochać, uznawać tutaj zdanie innych, ale być asertywnym, tak? Wierz w to, co trochę może być nierealne, tak? Wierz też w połączenie dusz, bez względu na to, czy to jest Twój partner, czy to jest Twoja przyjaciółka i tak dalej. W tym czasie z pewnością coś spirytualnego dostrzeżesz. Księżyc ukaże nam wszystkim prawdę, coś, czego wcześniej nie widzieliśmy i o to będziemy na pewno pytać, uwypukli coś, czego do tej pory nie widziałeś. W tym czasie, kochani, do niedzieli co najmniej, zwracajcie uwagę na sny i symbole przede wszystkim, bo tutaj właśnie Wszechświat będzie się z Wami komunikował i starajcie się tego nie racjonalizować, czyli a może mi się wydawało, a może się upiłem, a może przesadziłem z używkami i takie miałem straszne sny. W tym czasie Wszechświat się będzie z Wami, kochani, z nami komunikował i dawał nam pewne sygnały. Już kwestia tego od Was tutaj pełnia działa na mózg. Myślę, że nie. Właśnie, że pełnia, myślę, że nie działa na mózg. Przynajmniej nie ta pełnia tutaj. Także przede wszystkim zwracajcie uwagę na symbole. Dzisiaj na przykład ciekawym symbolem u mnie na przykład było to, że przyleciały na balkon dwa kruki się pokochać. Także no ciekawe to jest. Zobaczymy, co jeszcze się wydarzy podczas mojej nocy i tej pełni księżyca, kiedy będę dla Was czarować. Ale kruki naprawdę mocno wymowna interpretacja, tutaj mocny symbol. Kochani, zapraszam Was na rytuały. Basiu, na pewno nie będziesz spała, na pewno nie będziesz spała podczas tej pełni tutaj. Możemy nie spać, zwłaszcza rybki mogą nie spać. Kochani, zapraszam Was na rytuały, oczywiście kruczki czarne. Zapraszam Was na rytuał grupowy, ale też rytuały indywidualne, które będę aż do niedzieli dla Was
tutaj czarować. Zachęcam Was wszystkich, kochani, tutaj również do wystawiania rekomendacji dla mojej osoby na podstawie live'ów, na podstawie spotkań indywidualnych. Jeżeli możesz się ujawnić, że na przykład korzystasz z usług wróżki, zrób to z fake konta po prostu. Na pewno bacie nie jedno. A więc kochani, tutaj zachęcam do tych opinii, dlatego że podczas tutaj prowadzenia tej strony chyba 6 lat czy 7, już nie pamiętam, jest około 300 opinii na mój temat. Natomiast kochani, 300 klientów to ja mam w miesiącu, także już nie musicie robić tego dla mnie, ale zróbcie to dla innych osób, dlatego że codziennie zgłaszają się do mnie osoby, które również w tej branży mojej ezoterycznej po prostu zostały oszukane, więc jak w każdej branży są różni pseudospecjaliści, więc po prostu pomagajcie innym, kochani. Dobrze, kochani, i teraz tak, będziemy pytać. Aha, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie świece dzisiaj będą sprzyjające dla Was, to wszelkie kolory, które do Was wołają. Także tutaj, Kasiu, pozdrawiam Cię serdecznie. Także mocno sprzyjające po prostu kolory, zależy na czym Ci zależy. Jeżeli chcesz przyciągnąć miłość, to prawdziwą, romantyczną miłość, zapal różową świecę bądź białą. A jeżeli chcesz przyciągnąć pieniądze bądź jakiś sukces finansowy, zapal złotą bądź zieloną. Jeżeli masz problemy ze zdrowiem, przyciągnij sobie dobre zdrowie świecą białą bądź zieloną. Jeżeli chcesz sprzedać nieruchomość, zapal brązową. Jeżeli twój pupil, już dobra, okej, okay, angielskie słówko mi się wdarło. A więc jeżeli tutaj wasz czworonóg choruje, to też zapal zieloną bądź brązową. Jeżeli chcesz uczyć się języka, zapal niebieską bądź indygo. Jeżeli chcesz ruch w interesie, to zapal czerwoną. Jeżeli chcesz podgrzać atmosferę w związku swoim, to kochani, pomarańcz bądź czerwień. Dobra, to tak na szybko po prostu speed całkowity tutaj, jeśli chodzi o świece. Będziemy pytać, kochani, co ta pełnia zakończy dla Ciebie, komu należy wybaczyć, komu bądź czemu. Czego do tej pory nie widziałeś, a co ten czas pokaże Tobie, może rozjaśni się jakaś tajemnica, jaka tutaj... Emilia, pozdrawiam Cię serdecznie. A jaka tajemnica odsłoni się przed Tobą? Rada ogólna od tarota i rada w miłości, kochani. Zaczynamy od rybek, ryba, rak, skorpion. Pamiętajcie, że w moich transmisjach idziemy zgodnie z żywiołami. Przed nami woda, ziemia, ogień, powietrze. Ryba, rak, skorpion, byk, panna, koziorożec, baran, lew, strzelec, bliźnięta, waga, wodnik. Szybciej się nie da. Kochani, dobra. A jeśli zagubił się pupil, ojejku, no to tutaj jest problem, ale brązowa świeca. No i oczywiście moc światła dla pupila, żeby się odnalazł, no. No chyba, że poszedł na randkę tylko, no. Kochani, dobrze. Czy są rybki? Rybki kochane. Oczywiście proszę Was jeszcze o udostępnienia jako wymiana energii między nami. Oczywiście pójście w świat, pójście dalej. Pamiętajcie, że przekaz aktualny do 6 października. Poznań, pozdrawiam serdecznie, serdecznie. Polaków z Poznania pozdrawiam serdecznie. Na wakacjach właśnie miałam przyjemność poznać fajnych ludzi z Poznania w Zakopanem. Dobrze, rybki, rybki, ujawnijcie się proszę. Na przykład rybka z Krakowa, rybka z Hamburga, rybka z Frankfurtu, rybka z Polski. Także pupil wrócił szczęśliwy, to po randce chyba. Dobra, fajnie, fajnie. Moc w ogóle magii dobrej, o Bydgoszcz, fajnie, fajnie. Moc światła dla Waszych pupili też. Drogie rybki, pokażcie się, kochane. Ale dużo Polski dzisiaj, fajnie.
Droga rybko, co ta pełnia zakończy dla ciebie i komu tutaj należy wybaczyć? Bo rybka litościwa jest, rybka przebacza często. Pamiętajcie też, że w znaku zodiaku ryb, rybki są dwie. Jedna płynie z prądem, druga pod prąd. Ale was fajnie dużo. I dlatego rybki bardzo często są po prostu pełne sprzeczności. Także i jakby waszym celem tego życia jest odnaleźć balans przede wszystkim, tak? Bo jedna rybka płynie z prądem, druga pod prąd. I całe życie to jest właśnie dla ryb wyzwanie, szukanie balansu. Dobra, kochani, Poznań dalej mnie pozdrawia. Cudownie, cudownie. Rybki też często właśnie pływają w iluzjach, często też no, oderwane od rzeczywistości, dlatego dobre znaki Ziemi są dla was. Ale na przykład znaki ognia, czyli baran, lew, strzelec, bliźnięta, waga, wodnik, dla was może być tutaj troszkę za słodko, troszkę za melancholijnie i troszkę iluzyjnie. Także będziecie mocno przecierać oczy ze zdumienia, co tutaj się na niebie dzieje. Droga rybko, co ta pełnia zakończy raz na zawsze dla ciebie? Złamane twoje serce. Przypomnij sobie, droga rybko, może nie musisz sobie przypominać, bo wiesz, kto tobie złamał serce. Albo trzeba wybaczyć i spróbować iść dalej, albo odejść od tego i nie pozwalać już łamać sobie serca, chociaż nie można złamać drugi raz serca, prawda? Także przede wszystkim, co ta pełnia zakończy raz na zawsze dla ciebie, odejdziecie od relacji, które po prostu was krzywdzą. Trzy miecze, przykre, tak? A warto w tym czasie na pewno przebaczyć osobie spod znaku wodnika, wagi i bliźniąt. Także ten czas zodiakalnych tutaj ryb dla ciebie, konkretnie rybko, będzie czasem wybaczania. Też uleczania przede wszystkim ran i to takich mocnych ran związanych z uczuciami, ale też jeżeli są rybki, które cały czas myślą o tym, że na przykład jakiś nauczyciel ciebie kiedyś poniżył, czy ktoś ciebie upokorzył w szkole i cały czas gdzieś tam to jeszcze w tobie tkwi, czyli na przykład nie zdałeś matury z matematyki i nienawidzisz liczyć, nie? To jest taki przykład. To jest ten czas, aby zaleczyć te rany, aby wyleczyć się z tego i żeby po prostu zrobić coś właśnie na odwrót. Czego do tej pory nie widziałeś i jaka tajemnica odsłoni się przed tobą podczas tej pełni księżyca? Zaczniesz używać więcej mózgu. Przepraszam za wyrażenie, drogie rybki, ale tak to tutaj widzę. Będziesz kierowała się, droga rybko, podczas tej pełni już nie iluzjami, już nie wierzeniami twoimi, że świat jest cudowny, dobry, ludzie są kochani, tylko zaczniesz tutaj używać intelektu przede wszystkim, tak? I argumentów logicznych. No, rybki, wow! Także nie pozwolisz sobie akurat ty, droga rybko, w tym czasie na iluzję. Jaka tajemnica może odsłonić się przed tobą? Tajemnica, która pokaże ci, dla niektórych ryb, które będą musiały się z tym zmierzyć, że po prostu może masz depresję, może ktoś z twojego otoczenia najbliższego zmaga się z tą depresją, może zobaczysz te stany depresyjne. To nie jest dół, drogie rybki, tylko tutaj już jest po prostu choroba, tak? Dla niektórych ryb. Poza tym tajemnicę może właśnie tutaj może być odkryta na temat właśnie osoby spod znaku znowu wodnika, wagi i bliźniąt. Natomiast też
Tajemnice będą mocno logiczne i tajemnice, które odsłoni Ci ta pełnia księżyca, mogą niektóre rybki po prostu pogrążyć. Także, bo rybki nie lubią tutaj po prostu takich argumentów logicznych. Gdzieś tam wolą właśnie kierować się sercem i jakimiś wierzeniami. Także dlatego tutaj dla Was może być bardzo mocno trudna ta pełnia. Rada ogólna dla Ciebie, droga rybko. Poddaj się czynnikom zewnętrznym. Uważaj też. Ty akurat, droga rybko, nie możesz podczas tej pełni księżyca żyć w iluzji. Radę i ostrzeżenie masz. Karta wieży, czyli coś może się rozsypać, albo coś już się rozsypało i musisz wziąć po prostu to na klatę i na logikę przede wszystkim, tak? Rada dla Ciebie też, jeżeli coś się rozsypało, coś się zesrało, za przeproszeniem, to pamiętaj, że na tych zgliszczach tego, co się rozsypało w Twoim życiu, tu mi bardziej idzie pod zawody miłosne, kochani, to na tych doświadczeniach, droga rybko, naprawdę możesz zbudować nową drogę życia dla siebie. Ciekawe doświadczenie i z pewnością rybki po tej pełni księżyca zmądrzeją. Bardzo dobry czas dla rybek z kolei, które zamierzają się szkolić, które zamierzają podwyższać kwalifikacje, które zamierzają się uczyć. Może ta nauka będzie właśnie dla Ciebie ucieczką od tego, co się rozsypało. Natomiast jeżeli chodzi o radę miłości, rada ogólna jeszcze, jeśli chodzi o zdrowie, bo jeżeli mamy Słońce w pannie, to też tematy zdrowia, kochani, są dosyć istotne. Przez najbliższe 2 tygodnie, drogie rybki, zadbajcie o układ kostny przede wszystkim, ale też uwaga na wypadki, na kontuzje, na złamania, na poparzenie prądem. Tutaj, bo gdzieś tam będziecie mocno sfrustrowane i gdzieś tam nie do końca, no po prostu rozbite, dlatego możecie chodzić też, no właśnie rozbite, więc nie będziecie realnie odbierać, skupiać, nie będziecie się skupiać na realnych tematach. Rada w miłości. Jeżeli jesteś w związku, to, droga rybko, to jest taki czas, abyś pobył sam na sam ze swoim partnerem. Zobaczyć w tym czasie tak naprawdę, czy jeszcze macie o czym rozmawiać, czy coś Was wspólnego w ogóle łączy, czy macie wspólne plany, czy macie wspólne marzenia, czy macie po prostu czy w ogóle o czym rozmawiać. I czy w ogóle Ciebie nie denerwuje partner, jeśli z nim jesteś sam na sam. Także bardzo ważny czas pojechać w jakieś piękne miejsce, odłączyć się troszkę od świata. Natomiast jeżeli są rybki, które dopiero są poszukujące drugiej połówki, warto wyjechać gdzieś samemu. Natychmiast ktoś się Tobą zaopiekuje i zainteresuje. Pozdrawiam Was serdecznie, drogie rybki, udanej pełni księżyca dla Was, choć pamiętajcie, że jeśli jest pełnia księżyca w danym znaku, to tak naprawdę ten znak ma najtrudniej. No, także, bo mocno, mocno tutaj ta pełnia właśnie będzie oddziaływać dla Was. Pozdrawiam serdecznie wszystkie rybki. Idziemy do raczka. Raczki, jak się macie podczas pełni? Czy śpicie, czy nie śpicie? Tematy pieniędzy u raków od razu wychodzą. I tematy zmian, podejścia do pieniądza. Drogi raku, co ta pełnia zakończy dla Ciebie i komu warto wybaczyć podczas tej pełni? Raczki, przestaniecie w końcu podczas tej pełni księżyca podchodzić materialnie do świata. Raczki, ujawnijcie się, kochane. Także niektóre raczki też przestaną za dużo wydawać. Także zmieni się po prostu tutaj podejście do pieniądza, przede wszystkim do materii. Ale też zakończy się być może jakaś relacja z zodiakalnym bykiem,
panną bądź koziorożcem. I takiej właśnie osobie spod tego znaku warto wybaczyć. Pozdrawiam Cię, Agnieszko, serdecznie. Rybki kochane, wiem, że trudny przekaz, ale i tak dziękuję Ci, bardzo, bardzo mi miło. Kochani, raczki, wracając do Was, także przede wszystkim ta pełnia zakończy tutaj Twój materializm, po prostu, choć raczki nie są aż tak strasznie materialne, ale podejście i zmianę do pieniądza. Także już nie pieniądz będzie tutaj ważny, już nie martwienie się o rachunki, już nie martwienie się o tym, że wszystko jest drogie. Także jak najbardziej to będzie odchodzić od Was. Zakończy ta pełnia również dla Was podejście takie, a muszę teraz iść do lepszej pracy, a muszę teraz więcej zarabiać. Nie to będzie ważne. Komu wybaczyć? Osobie spod znaku właśnie byka, koziorożca lub panny. Czego, drogi raku, do tej pory nie widziałeś? Jaka tajemnica może odsłonić się przed Tobą i co zrozumiesz podczas tej pełni księżyca? Podobnie jak u ryb, dlatego że, no właśnie, no to jest woda, to są emocje. Także niektóre raki też, podobnie jak rybki, mogą zrozumieć, że zwyczajnie są w depresji. Bądź ktoś z Waszych bliskich w otoczeniu może zmagać się z depresją. Także to nie doły, ale po prostu to jest choroba, którą się zwyczajnie leczy jak każdą inną. Także stany depresyjne z pewnością tutaj mogą być odsłonięte. Ponadto też raczki, które utraciły na przykład nienarodzone dziecko, to znaczy konkretnie poronienie u raczków nastąpiło. Moniko, pozdrawiam Cię serdecznie. To hiszpańskie raczki pozdrawiam też. Dobra, więc kochani, jeżeli ktoś w przeszłości stracił dziecko, bądź też poronił, to te tematy niestety mogą tutaj powracać. Jeżeli Ty myślisz, jeżeli chociaż jeden rak tutaj słucha, Ty myślisz, że to jest sprawa zamknięta, że to już było, minęło, ja już z tego się wyleczyłem, nic bardziej mylnego. To może powracać podczas tej pełni księżyca, także warto to przerobić, bądź też skonsultować się z osobą profesjonalną, czyli jakiś psycholog bądź terapeuta. Ponadto też odsłoni się przed Wami jakaś tajemnica dotycząca osób spod znaku wagi, wodnika i bliźniąt. Też może pojawić się też, może odkryć się jakaś tajemnica, że ktoś na przykład usunął Twoje dziecko bądź poronił. Także kiedyś, bądź w niedalekiej przyszłości, bądź w dalekiej przyszłości. Także tajemnica jakaś może wyjść na wierzch. Rada ogólna dla raków. Rada ogólna dla raczków. Zadbaj w tym czasie o swoje ciało. Zadbaj też o układ pokarmowy i układ hormonalny. Raczki, które chcą... Cześć Wojtku, pozdrawiam Cię serdecznie. Raczki, które chcą powiększać rodzinę, ten czas dla Was fantastyczny. Także też przebywaj dużo w tym czasie z naturą. Zrób coś dla naszej Matki Ziemi. O Jezus, Sylwek i Twoje komentarze tutaj po prostu ciekawe. Więc zrób coś dla swojej tutaj, dla naszej Matki Ziemi. Przede wszystkim dbaj o ciało, zainwestuj w siebie, bądź dla siebie, drogi raku, dobra. Po prostu rozpieszczaj siebie i swoje ciało. Jeżeli chcecie powiększać rodzinę, super czas dla Was. Jeżeli ktoś ma traumę z przeszłości odnośnie właśnie ciąż różnych, to właśnie ten czas będzie odpowiedni, aby przeciwdziałać temu właśnie w sposób zdecydowania się na dziecko. Rada też ogólna dla Was, że w tym czasie, jeżeli chcesz, drogi raku, stać się kobietą życia dla kogoś,
to po prostu bądź najlepszą wersją siebie i taka po prostu się wyobrażaj i taka bądź. A mężczyźni raki, w tym czasie, jeżeli marzycie o kobiecie swoich marzeń, to jak najbardziej możecie ją śmiało sobie przyciągnąć. Dobrze, kochani, miłość. Co u raczków w miłości? No teraz przede wszystkim miłość to będzie największa do finansów i do kariery, ale przypomnę, że tutaj na początku karty mówiły, że ty masz zmienić, drogi raku, podejście do finansów i do kariery. Także być może, jeżeli jesteś w związku i macie problemy w związkach, drogie raki, to właśnie wpływa na to twoje życie zawodowe. Także na kwestie uczuciowe właśnie wpływa praca i pieniądze. Natomiast raczki, które poszukują dopiero drugiej połówki, pamiętajcie, że powinniście się w tym czasie, w najbliższych 2 tygodniach rozejrzeć mocno właśnie w waszej pracy, w waszych tutaj w kręgach zawodowych, bo ktoś cię obserwuje, ktoś jest godny uwagi. Pozdrawiam serdecznie wszystkie raki, udanej pełni dla was głębokich snów, kochani. Idziemy do skorpiona, skorpioniki. Drogie skorpiony, czy są skorpiony? Toksycznie u skorpionów, będą o coś walczyć skorpiony. Niemal dwa, kochani, kolejność macie w opisie. Także jesteśmy przy skorpionie. Przed nami skorpion, byk, panna, koziorożec, baran, lew, strzelec, bliźnięta, waga, wodnik. A drogie skorpiony, co dla ciebie ta pełnia zakończy i komu warto wybaczyć? Są. Relacje z przyjaciółmi będą tutaj poddane próbie, przede wszystkim dla was skorpiony. Także pełnia zakończy pewne przyjaźnie, które już jakby zakończyły ważną, spełniły ważną rolę w twoim życiu. Także ktoś, kto był być może nawet dla ciebie długo przyjacielem, na ten moment już nie ma miejsca, aby szedł razem obok w twoim życiu. Także zakończyć niektóre przyjaźnie bez żalu. Warto też wybaczyć swoim przyjaciołom, a zwłaszcza wybaczyć osobie spod znaku strzelca. Czego do tej pory nie widziałeś, drogi skorpionie, i co ten czas tobie pokaże i jaka tajemnica może odsłonić się przed tobą? Nie do końca widzisz w swojej pracy, nie odbierasz rzeczywistości realnie w swojej pracy. Także wyjdą na wierzch jakieś tajemnice w twojej pracy. Także natomiast dla niektórych skorpionów, niektóre skorpiony po prostu mogą dostać nową pracę. Coś się ujawni, coś zrozumiesz. Wielkie zrozumienie na temat spraw zawodowych dla was podczas tej pełni księżyca. Rada ogólna dla skorpiona. Skorpion Gliwice, Dorotko, pozdrawiam cię serdecznie. Rada ogólna dla skorpiona. Możesz śmiało zaufać osobie spod znaku panny. Także panna jak najbardziej będzie tutaj ściągać trochę twoje emocje na ziemię. Rada ogólna też. Jeżeli poszukujesz rady, zapytaj, co myślą na temat sytuacji, w której się znalazłaś. Seniorów, starsze osoby, które mają już duże doświadczenie w życiu, które już dużo, dużo przeżyły. Także seniorzy tutaj jak najbardziej dla ciebie będą pomocnymi osobami w sytuacjach, w których się znalazłeś. Renatko, pozdrawiam cię serdecznie. Ponadto, jeżeli chodzi o miłość, aha, jeszcze jeśli chodzi o radę dla was, drogie skorpioniki, to dbajcie też o swoją odporność. Wyjdźcie troszeczkę z tej izolacji, bo skorpiony tutaj myślą o jakiejś izolacji, ale
To już od Was zależy, kiedy warto się izolować za przeproszeniem od głupich ludzi, a kiedy po prostu trzeba wyjść do ludzi, żeby nie spadała nam energia i po prostu, żebyśmy się nie czuli staro. O tak to tutaj powiem. A co w miłości? Co w miłości dla Skorpiona? Drogi Skorpionie, ktoś Ciebie kocha. Jeżeli jesteś w związku, to jak najbardziej otwórz serce na miłość i na przyjmowanie i dawanie tutaj miłości. Natomiast jeżeli jesteś singlem i bądź dopiero wchodzisz w jakąś początkową relację, otwórz się na nią, bo tutaj już po prostu w Twoim otoczeniu ktoś jest, kto ma uczucia do Ciebie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie skorpiony. Idziemy do byczków. Przed nami byk, panna, koziorożec, ziemia, kochani, byczki. Byczki. Drogie byczki, co ta pełnia zakończy dla Ciebie i komu warto wybaczyć? Słupsk, pozdrawiam serdecznie. Drogie byczki. Byczki, byczki. Czy są kony byczki tutaj? Co ta pełnia zakończy dla Ciebie, drogi byku, i komu warto wybaczyć? Byczki podczas tej pełni będą miały dużo przemyśleń na temat swojego odżywiania i swojego zdrowia. Także zakończy ta pełnia pewien etap w Twoim życiu, już na przykład niezdrowego odżywiania bądź negatywnych jakichś nawyków tutaj żywieniowych. Także no, panna też o tym mówi w Słońcu, że to zdrowie i tutaj po prostu będzie bardzo ważne. Ponadto też zastanówcie się, czy raz na zawsze nie warto zakończyć relacji z zodiakalnym rakiem, rybą i skorpionem. I tym osobom również warto wybaczyć. Także wybaczamy i zakończamy tematy. Także też tutaj taki rozrywkowy tryb życia, w tym sensie, że goszczą po prostu u siebie byczki zawsze wszystkich, że są hojne, że przyjmują, że po prostu rozdają prezenty, ten czas również będzie zakończony. Także tutaj byczki, po prostu zmiany przed Wami, to mogą być trudne dla byków zmiany, bo byczek nie lubi zmian, to po pierwsze, a jeszcze w diecie, w odżywianiu, w zdrowiu, to tym bardziej. Także tutaj no, ta pełnia będą przemyślenia tutaj na temat wyglądu i zdrowia. Ponadto, drogie byki, jeżeli są byki, które marzą, aby się na przykład odchudzić, czy po prostu zmienić swój wygląd, czy zacząć więcej się ruszać, a może po prostu inaczej jeść, wyobrażajcie sobie już siebie w idealnej formie, a za chwileczkę to się stanie. Maria pyta, kiedy ta pełnia? No dzisiaj, kochana, dzisiaj jest ta pełnia. A, dobrze. Czego do tej pory, drogi byczku, nie widziałeś i co ta pełnia może ujawnić dla Ciebie? Tematy domu. Odsłonią się tajemnice w Twoim mieszkaniu, w Twoim domu. Zrozumiesz też, jak mocno ważny jest tutaj dla Ciebie dom. Jak ważne jest dla Ciebie też posiadanie domu, czyli konkretnie nieruchomość, czyli byczki mogą marzyć tutaj o posiadaniu swojego domu i to jak najbardziej się może spełnić. Ale tajemnice dotyczące rodziny, domu również zrozumiesz, również odsłoni przed Tobą ta pełnia. Ujawni się też tajemnica na temat osoby spod znaku strzelca, barana bądź lwa. Ale jest to osoba, która albo odwiedzała Cię w domu, albo pomieszkiwała z Tobą, albo z Tobą mieszka bądź mieszkała. Także tajemnice będą odkryte tutaj. Tajemnice też same będą pchały się do Waszego domu.
Rada ogólna dla Ciebie, drogi byku. Rada ogólna, grubo Michał pisze, rada ogólna dla Ciebie. Śmiało możesz liczyć na przyjaciół. Możesz zaufać też osobie spod znaku strzelca. No byczek ze strzelcem, dobre połączenie, także zawsze gdzieś tam byki mogą liczyć na strzelce, strzelce mogą liczyć na byki. Także, bo to są właśnie te kopytne, wiecie, pędzące znaki. A także rada ogólna, śmiało dbaj o przyjaciół, już, ale oczywiście nie rozpieszczając ich w domu, jak wcześniej karty mówiły, ale utrzymuj relacje z przyjaciółmi, lub wróć z powrotem do przyjaciół, proś o pomoc też przyjaciół i ty bądź przyjacielem dla innych ludzi. Ponadto rada ogólna dla Was, załagadzaj konflikty. Jeżeli masz z kimś konflikt, to warto się pogodzić w tym czasie, warto wybaczyć, warto rozmawiać. Może niektórzy powinni po prostu zostać przyjaciółmi. No i ten strzelec to jak najbardziej dla Was mocno korzystna postać. A co w miłości, drogie byczki? Co w miłości, drogie byki, dla Was? Byczki to kochają przede wszystkim finanse i karierę, także na ten moment. I tam jak najbardziej absolutnie to, ten fokus powinien nastąpić. Jeżeli są byki, które mają problemy w związkach, to właśnie problemy mogą być przez Wasz pracoholizm, bądź przez tutaj Waszą pracę, ale też różnica na przykład w pieniądzach, bo ktoś się może czuć gorzej, ktoś się może czuć poniżony finansowo. Także tutaj w tej chwili po prostu kwestie finansowe wpływają na Wasze życie uczuciowe, bądź na Wasze wybory w relacjach także. Także zastanowić się, z jednej strony fokus na pieniądze jak najbardziej tak, ale jeżeli jesteście w związkach stałych, to te finanse i kariera mogą Was poróżnić. Jeżeli jesteś poszukującym byczkiem drugiej połówki, bądź dopiero wchodzisz w nowe relacje, rozejrzyj się w kręgach zawodowych, czy w branży, w której pracujesz, czy też po prostu gdzieś tam ktoś w pracy może mieć Cię mocno na oku. Także rozejrzyjcie się mocno. Pozdrawiam serdecznie wszystkie byczki, moich braci i siostry zodiakalne. Idziemy do panny. Droga panno, ty też masz tutaj po prostu duży udział w tej pełni księżyca, bo słońce w twoim znaku. Co dla panienek, co ta pełnia zakończy dla ciebie i komu warto wybaczyć? Pozdrawiam po prostu tutaj pannę z Italii. Cudownie Cię widzieć, kochana. Norwegia, panna, cudownie. Byki, byczki, super, Sylwek pisze, fajnie. Panna, co ta pełnia zakończy dla Ciebie, komu warto wybaczyć? Warto zakończyć tutaj relację z zodiakalnym skorpionem. Ponadto, no nie do końca przyjemne informacje dla wszystkich. Niektórzy mogą dowiedzieć się o jakiejś przykrej informacji odejścia ze świata materialnego jakiejś ważnej osoby Waszego życia. Ponadto też niektóre panny, które, jeśli są panny, które zmagają się wciąż z żałobą i nie możecie się pogodzić z utratą jakiejś osoby, czy to jest mama, czy mąż, czy babcia, czy koleżanka, podczas tej pełni należy to już zakończyć. Już dość, droga panno. Ponadto też warto zakończyć relację ze skorpionem przy oczywiście wybaczeniu mu. Także czego do tej pory nie widziałaś i co ten czas pokaże Tobie, jaka tajemnica odsłoni się przed Tobą. Tajemnica będzie odsłoniona dotycząca wysokiej, szczupłej osoby. Tajemnica może być też odsłonięta odnośnie osoby spod znaku wagi, bliźniąt i wodnika.
Ktoś przyjdzie do Ciebie, droga Panno, w tym czasie porozmawiać bardzo, bardzo szczerze i powie Tobie, i wypowie po prostu swoje tajemnice. Coś zrozumiesz i coś się rozjaśni. Rada ogólna dla Ciebie. Paryż, pozdrawiam serdecznie, Małgosiu. I znowu, rada ogólna dla Ciebie. Nie ciąg karta śmierci. Znowu. Także dużo tematów takich zakończeniowych i transformacyjnych dla Was. Rada ogólna, zrób coś z tym zodiakalnym skorpionem. Także, bo tutaj po prostu skorpion mocno pannę tutaj, że tak powiem, dusi. Ponadto też rada ogólna, odetnij się od tych po prostu energii śmierci. Znowu mi tutaj się pojawia żałoba dla niektórych. Ale też rada ogólna, pamiętaj, że śmierć, to jest oczywiście przenośnia, to nie jest ostateczny koniec. Śmierć jest zawsze transformacją. Coś się kończy i coś się zaczyna. To jest po prostu początek czegoś nowego. Jeżeli coś Ciebie uwiera, droga Panno, to trzeba się tego pozbyć. Uważać proszę na układ kostny przede wszystkim, tak? I w ogóle generalnie na siebie. Niektóre panny do oczyszczenia z jakichś energii tutaj demonicznych. A co w miłości dla panienek? Sylwek, na początku byłam wesoła, bo po prostu nie wróżyłam. A tutaj już są tematy takie, wiesz, trudniejsze. Miłość dla panienek, kochani, przede wszystkim. Jeżeli jesteś w związku, warto myśleć o sobie w każdej sytuacji, czyli idziesz do sklepu, widzisz ulubiony sok swojej ukochanej osoby, weź ten sok dla ukochanej osoby, czy ulubiony serek. W każdym momencie należy myśleć o sobie, jesteś w pracy, wyślij to serduszko, wyślij po prostu wiadomość. To myślenie o drugiej osobie jest bardzo, bardzo ważne tutaj, tak? Pamiętaj też, że jeżeli chcesz połączyć się z drugą osobą, to te Twoje modlitwy, Twoje afirmacje i wizualizacje naprawdę w tym czasie tej pełni pozwolą Wam się połączyć. Panny, które jesteście singlami, które marzycie o kimś, już jakiejś konkretnej osobie, bądź też dopiero macie jakiś zarys tej ukochanej, właściwej osoby dla Was, to też afirmuj i wizualizuj tą osobę, i absolutnie to przywoływanie tej bratniej duszy się dla Ciebie spełni. Także w miłości absolutnie fajnie dla Was. Pozdrawiam serdecznie wszystkie panny. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się, kochani, podczas tej pełni. Koziorożec. Czy są koziołki? Czy są koziołki? Jesteśmy, kochani, w połowie. Przed nami koziorożec, baran, lew, strzelec, bliźnięta, waga wodnych. Koziołki. Czy są koziołki? Drogi koziołku, co ta pełnia zakończy dla Ciebie i komu warto wybaczyć? Jeżeli jesteś kobietą, drogi koziołku, to warto wybaczyć przede wszystkim sobie. Także nie obwiniać się już, nie wstydzić się, tylko ta pełnia powinna się, droga kobieto, koziołku, skupić absolutnie na sobie i wybaczyć sobie. Zastanowić się nad zakończeniem relacji z kobietą. Kobieta, brunetka, ciemne oczy. I również tutaj może być osoba spod znaku byka, panny bądź koziorożca. Jeżeli czujesz, drogi koziołku, że jest wokół Ciebie energia kobieca mocno materialna, czyli ktoś przyjaźni się z Tobą dla pieniędzy albo wykorzystuje Cię po prostu, odetnij się od tego. Wybacz i odetnij się, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Czego do tej pory, drogi koziołku, nie widziałeś i jaka tajemnica może odsłonić się przed Tobą? Nie znałeś i nie widziałeś do końca, a tutaj być może źle postrzegałeś osobę spod znaku wodnika,
ale też podczas tej pełni wyjdą tutaj plotki na Twój temat. Także zobaczysz, kto plotkuje, kto po prostu... Uwaga też na kobietę, brunetkę, ciemne oczy, bo może plotkować. Nie dość, że materialistka, to jeszcze rozrzuca plotki na Wasz temat. Także na pewno ta pełnia księżyca odsłoni Wam tajemnicę, kto jest plotkarzem w Waszym otoczeniu. Rada ogólna dla koziołków. Pamiętaj też, że podczas tej pełni księżyca, drogi koziołku, możesz mieć dużo symboli i znaków na temat tego, że jesteś chroniony przez siłę wyższą. Rada ogólna dla Ciebie, przede wszystkim, jeżeli jesteś w związku stałym, takim zalegalizowanym, to warto dostosować się do rad partnera, bo w tym czasie, podczas tej pełni księżyca, partner może mieć rację. Ponadto też, rada ogólna, śmiało możesz zaufać osobie spod znaku barana. Rada ogólna też, trzymaj się przepisów prawa, także nie odstępuj i nie fikaj, koziołku, po prostu, tak? Także ponadto, jeżeli jesteś szefem, szefową, drogi koziołku, ustal nowe reguły, ustal nowe zasady w swojej firmie, w swoim biznesie, bądź na swojej stronie internetowej, kontaktu z klientami. Ponadto też, jeżeli pracujesz u kogoś, trzeba na ten moment dostosować się do swojego team lidera, osoby, od której zależy Twoja kariera. Rada ogólna w zdrowiu, również uwaga, koziołki, na hemoroidy, na jelito grube, na migreny, ale też mężczyźni na sprawy męskie. Także nie bagatelizować. Jeżeli chodzi o miłość, dobry wieczór, Justynko. Witam wszystkich, którzy dołączają w trakcie transmisji. Miłość, miłość dla koziołka. Dla niektórych koziołków zbliża się czas rozstania z partnerem, także tutaj niektóre koziołki mogą się mogą dojść do tego, że już nie chcą być z danym partnerem, że te zasady, które wyznaje Twój partner, Ci po prostu nie odpowiadają. Może też nastąpić chwilowa separacja dla niektórych tutaj koziołków. Kto tam leniwy w łóżku taki, Ewa? Koziołki? To nie wiem. Każdy ma inne doświadczenia, kochana. Ja mam inne. Także rozstania tutaj mogą następować tutaj u Was, koziołki. Także uwaga na separację i na rozstania, bo ktoś też może chcieć rozstać się tutaj z Wami. Pozdrawiam tych, którzy dołączają. Natomiast koziołki, które szukają, koziołki single, które szukają dopiero drugiej połówki, możecie spotkać na swojej drodze osobę, która dopiero co rozstała się po prostu tutaj z ukochaną osobą. Także no uwaga i zastanowić się, czy wchodzić w taką relację, czy nie. Bo jeśli ktoś jest niewyleczony, to co? Wy będziecie plastrami? Pozdrawiam serdecznie wszystkie koziołki. Dobrze, przed nami baran, lew, strzelec, bliźnięta, waga, wodnik. Aldona mówi, że nie jest leniwa. To, słuchajcie, nie wiem, to są pomówienia jakieś. Ja nie uważam, żeby koziołki były leniwe w łóżku. Także no koziołek, no nie byłby koziołkiem, no. Leniwce to są inne, no ale nie będziemy wymieniać. Może kiedyś zrobimy live o tym. Dobrze. Dobrze, kochani. Teraz idziemy do baranka. Do baranka. Czy są baranki? Dobry wieczór, Beatko. No Ewa, ty trafiłaś na leniwego. No po prostu, no. Ja wiem, kochani, że to mężczyźni, jak przychodzą do mnie tutaj, do gabinetu, to bardzo narzekają na dziewczyny w koziorożce, jeśli chodzi o łóżko i życie. Natomiast panie nie narzekają. Także no może ten koziorożec miał jakiś ascendent, nie wiem, w czym.
Wraku może. Twój, Ewa. Dobrze, baranki, baranki, co ta pełnia zakończy dla Ciebie i komu warto wybaczyć? Może być tak, drogi baranku, że to od Ciebie podczas tej pełni ktoś się odwróci. Że to od Ciebie w ogóle będą się ludzie odwracać, także natomiast nie rób tragedii z tego, bo jeżeli ktoś się od Ciebie odwraca, to absolutnie trzeba zakończyć taką relację. Warto odciąć się od osoby spod znaku ryby, raka i skorpiona, ale też wybaczyć, tak? Pamiętaj też, drogi baranku, że jeżeli ktoś już w przeszłości Ciebie zawiódł, odwrócił się plecami, kiedy najbardziej tego potrzebowałeś, zostaw to, puść to i już nie proś po prostu o nic takiej osoby, po prostu idź dalej do przodu, jak to baranek. Jaka tajemnica może odsłonić się tutaj przed Tobą, co zrozumiesz podczas tej pełni księżyca? No, niektóre baranki to mogą być po prostu w ciąży, także coś tutaj mogą się dowiedzieć, że po prostu jest ciąża u Was bądź w jakiejś najbliższym tutaj otoczeniu. Ponadto też możesz się dowiedzieć w tym czasie, że masz na przykład jakieś zaburzenia hormonalne bądź też zaburzenia odżywiania. Dla niektórych baranków może wyjść tajemnica tutaj otoczenia wokół Was, że po prostu macie do czynienia z pustakami, za przeproszeniem, dla których jest ważny tylko wygląd, nie? No to co tutaj dużo mówić. Także albo ktoś patrzy na Ciebie tylko poprzez pryzmat wyglądu. Także możesz tego po prostu doświadczyć. Ale też z dobrych stron niektóre baranki mogą dowiedzieć się, że dla kogoś jesteście spełnieniem marzeń, idealną kobietą czy idealnym mężczyzną. Także różnie to, kochani, bywa. Rada ogólna też może się pojawiać u niektórych baranków. Coś się możecie dowiedzieć na swój temat bądź na temat innych osób poprzez branżę beauty, czyli konkretnie idziesz na paznokcie, czy idziesz po prostu na botox i tam oczywiście ogrom informacji na swój temat i na temat po prostu osób z otoczenia. Także gniazdo żmij plotkarskie, branża beauty. Dobrze, kochani, rada ogólna. Rada ogólna dla baranka. Poddaj się temu, co przynosi Tobie los. Pamiętaj też, że w życiu jest ograniczona liczba szans, także bierz te szanse, jeśli daje Tobie je los. Rada ogólna w tym czasie, kiedy jest pełnia księżyca, możesz też zagrać w loterię, czy dokonać jakichś zmian tutaj w jakichś Twoich finansach, także coś fajnego od losu Tobie tutaj może spaść. Otwórz się na niespodzianki, nie blokuj się przed niespodziankami. Jeśli chodzi o zdrowie, układ pokarmowy po raz kolejny mi się u Was pojawia. A co w miłości? Co w miłości dla baranka? Co w miłości dla baranka? Co w miłości? Czas, jeżeli jesteś ze swoim partnerem, partnerką, pojechać na jakiś weekend, czy tutaj na jakiś miesiąc miodowy i po prostu cieszyć się sobą podczas tej pełni księżyca, jakiś romantyczny, fajny czas, na przykład nad wodą i po prostu kochać się romantycznie, po prostu spędzać czas, drogi baranie. Natomiast jeżeli szukasz drugiej połówki, musisz wyjechać. Musisz jechać gdzieś po prostu do innego miasta, do innego kraju, czy też po prostu się przemieścić, bo sam nie zadzwoni, sama nie zadzwoni. Także spotkasz ukochaną osobę na wyjeździe. Pozdrawiam serdecznie wszystkie baranki. Idziemy do lwa. Lwy i lwiczki. Lwy i lwiczki przez najbliższe 2 tygodnie, a ten przekaz jest aktualny dla Was.
Lwy i lwiczki. Czy są lwy i lwiczki, kochani? Bo tutaj nic się nie rusza i zastygliście mi tutaj. Lwy i lwiczki. Co ta pełnia zakończy dla Ciebie i komu warto wybaczyć? Niestety dla niektórych tutaj lwów zakończy się wielka miłość. Także trochę słabo. Ponadto dla innego lwa, który to musi tutaj usłyszeć, jakiś lew postanowi zakończyć współpracę z jakąś osobą, bądź też wyjście ze spółki. Komu wybaczyć? Warto wybaczyć osobie spod znaku raka, ryby bądź skorpiona. Ponadto też warto wybaczyć jakiejś miłości. Także uwaga, drogie lwy, bo coś się może zakończyć, jakiś jeden związek, ale ta pełnia będzie też otwarciem drogi do nowej miłości. A lew, jak jest w związku, to kocha każdego. Także nie tylko jedną osobę na całe życie, ale po prostu wierzy w miłość. Czego do tej pory nie widziałeś i jaka tajemnica może odsłonić się przed Tobą? Zdrada dla niektórych lwów. Po prostu możecie odkryć, że jesteście zdradzani, że po prostu ktoś Was może okraść czy oszukać, ale jest to oszust uczuciowy i emocjonalny. Także mocno przyjrzeć się związkom, kochani, bo miłość prawdziwa niestety może się zakończyć. Pamiętajcie też, że jeżeli jest pełnia księżyca w rybach, to jest woda, a lew to jest ogień. A wiecie, że woda gasi ogień. Zrozumiesz też jakąś tajemnicę na temat być może zodiakalnego koziorożca. Nieprzyjemne informacje dla osób, jeśli chodzi o zdrowie, bo niektóry lew może dowiedzieć się tutaj po prostu o jakiejś chorobie zakaźnej, czy też jakimś zapaleniu w organizmie. Dotyczyć to może głównie przemiany materii. Także może się też mogą wyjść jakieś tutaj tematy i tajemnice odnośnie guzków w organizmie, bądź jakichś zgrubień, bądź guzów. Na to uważać. Rada ogólna. Rada ogólna dla lwa. Będziesz musiał zdecydować, drogi lwie, tak naprawdę, co na przykład z Twoim związkiem, z Twoim małżeństwem. Rada ogólna dla Ciebie, możesz śmiało zaufać podczas tego czasu pełni księżyca zodiakalnym bliźniętom. Ponadto jest tutaj wokół Ciebie jakaś para, jakieś małżeństwo, które bardzo dobrze Tobie życzy, na które możesz liczyć tutaj, tak? Karta rada jest dla Ciebie, zdecyduj się. Jeżeli są lwy, które są po prostu w trójkątach, czworokątach, to trzeba będzie wybrać między dwoma osobami. Także trzeba też będzie wybrać, drogi lwie, czy kontynuujesz małżeństwo po tym, co odkryłeś na przykład, czy po prostu rozstajesz się. Także trudne wybory dla lwów i dużo, dużo tutaj tematów uczuć i miłości. I co w tej miłości nadal, pytam się aniołów. To anioły odpowiadają, poczekaj, nie działaj pod wpływem emocji, bo może niektóre lwy muszą po prostu wybaczyć tą zdradę. No to jest, no muszę mówić tak, jak karty pokazują. Także pamiętaj też, nic nie przyspieszaj, nie działaj po prostu w afekcie i po prostu w szaleństwie, tylko poczekaj. Jeżeli ktoś powie Ci na przykład o zdradzie bądź oszustwie jakimś, to też poczekaj, nie działaj od razu, ale bądź asertywny w uczuciach. Jeżeli są lwy single tutaj, które szukają dopiero drugiej połówki, czy też wchodzą dopiero w takie świeże relacje, poczekaj, masz jeszcze na wszystko czas, drogi lwie, także bądź też asertywny, nie bierz wszystkiego, co Ci po prostu los przyniesie. Powinieneś wybrzydzać, drogi lwie.
Pozdrawiam serdecznie wszystkie lwy i lwiczki. No trudne przekazy po prostu odnośnie miłości, ale zawsze z tą miłością tak jest i z tymi związkami, kochani. Przecież przerabiamy to każdego dnia razem. Małgosiu, pozdrawiam Cię serdecznie. Strzelec, przed nami strzelec, bliźnięta, waga, wodnik. Czy są strzelce, kochane, szalone, ogniste? Drogie strzelce, co ta pełnia zakończy dla Ciebie i komu warto wybaczyć? Złamane serce pojawia mi się u strzelca. Mocno złamane serce. Trzy miecze tutaj. Trzeba to zakończyć. Trzeba tutaj zabliźnić, że tak powiem. Warto też odpuścić i przebaczyć osobie, która złamała Tobie serce. Warto odciąć się od osoby spod znaku bliźniąt, wagi i wodnika, równocześnie wybaczając tej osobie. Jeżeli są strzelce, które tutaj myślały po prostu o podwyższaniu kwalifikacji, o nauce, o kursach, ta pełnia może uzmysłowić Tobie, że jest to Tobie do niczego tak naprawdę niepotrzebne. Wiem, obniżanie trochę ambicji, ale może warto odpuścić. Może to nie jest ta droga. Czego do tej pory nie widziałeś i jaka tajemnica może odsłonić się przed Tobą? Zobaczysz, kto Ciebie śledzi tak naprawdę, choć Ty możesz odkryć na temat jakiejś osoby, tutaj na temat której szukasz informacji i tą informację i tą tutaj tajemnicę odnajdziesz w internecie. Więc warto coś bądź kogoś prześledzić jeszcze raz. Możesz prześledzić konkurencję, możesz prześledzić osobę, która tutaj, z którą jesteś zainteresowany, zainteresowana, ale też odsłoni się ponownie też jakaś tajemnica na temat młodszej dużo osoby od Was i jest to blondyn bądź blondynka, niebieskie oczy. Odsłoni się też tajemnica, że ktoś Ciebie śledzi na przykład tutaj w internecie. Także coś odkryjesz w internecie i ja nie mogę powiedzieć, czy to będzie dobre, czy złe. Na pewno coś się rozjaśni, coś się pokaże podczas tej pełni. Tutaj też mogą narastać podczas tej pełni jakieś konflikty z dziećmi, także bądź z młodszym rodzeństwem, bądź z młodszymi dużo od Was przyjaciółmi czy też osobami. Ponadto też tajemnica dotycząca dzieci też może się odsłonić. Generalnie warto prześledzić też Wasze dzieci w internecie. Tutaj rada ogólna. Możesz też dowiedzieć się, drogi strzelcu, że ktoś Ciebie śledzi, że masz podsłuchy na przykład, bądź masz GPS-a gdzieś wrzuconego. Rada ogólna. Bądź mądry. Odizoluj się na chwilę od ludzi. Zostań takim pustelnikiem, mędrcem. Może wybierz się po prostu gdzieś w samotną podróż na chwilkę, tak? Rada ogólna dla Ciebie też. Możesz zaufać śmiało osobie spod znaku panny, ale też rada też ogólna dla Ciebie. Musisz zrobić coś, drogi strzelcu, aby nie czuć się starą, aby się nie starzeć po prostu. Także nie możesz czuć się jak stary chłop bądź stara baba, za przeproszeniem, nie? Także rada ogólna też. Porozmawiaj z doświadczonymi mocno osobami na temat na przykład sytuacji, w której się znalazłeś, bądź tutaj problemów.
porozmawiaj z osobami doświadczonymi, z seniorami, tak? Karta rada też dla Ciebie, może warto na przykład zapisać się na wolontariat dla starszych ludzi. Także też pomóż innym ludziom starszym na przykład odnaleźć się w tej naszej wodnikowej rzeczywistości. Także śmiało możecie liczyć na starsze osoby. Pobądź też sam ze swoimi myślami, tak jak pustelnik. I tam w samotności znajdziesz odpowiedzi na wszystko, co Ciebie nurtuje. Bądź mądry, nie spiesz się teraz, drogi strzelcu. No wiem, no wróżka mówi, żeby strzelec się nie śpieszył. No, jak on ma ogień w dupie, strzelec. No ale na ten moment po prostu no, nie możesz się śpieszyć. Poza tym rybki, czyli woda, po prostu trochę Cię przygasi. Dobrze, kochani, więc rada w miłości dla strzelca. Dzięki za serduszka. Rozumiem, że to od strzelców. Ktoś o Tobie mocno myśli i warto też myśleć o tej osobie. Pamiętaj, że poprzez Twoje modlitwy, afirmacje i wizualizacje, drogi strzelcu, z pewnością połączysz się ze swoim bliźniaczym płomieniem, ze swoim po prostu tutaj, ze swoją ukochaną osobą. Jeżeli jesteś singlem i szukasz, drogi strzelcu, drugiej połówki, afirmuj już tą osobę. Może nie z wyglądu, ale w jaki sposób się zachowuje, jak do Ciebie mówi, jakie macie wspólne marzenia, co razem robicie. Także zobaczysz, obejrzysz się za chwilę i ta osoba będzie koło Ciebie. No ładnie, ładnie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce. Przed nami bliźnięta waga wodnik, kochani. Dziękuję za serduszka, drogie strzelce. No i trójki ciągle widzę, tak? 330 albo 303. Jak na każdym live. Dziękuję przewodnicy duchowi i aniołowie. I tak się stało i tak jest. Trzy razy. Dobrze, kochani. Bliźnięta! Czy są bliźnięta? Proszę, strzelczyki kochane, proszę. Bliźnięta kochane, co ta pełnia zakończy dla Ciebie i komu warto wybaczyć, drogi bliźniaku? Podejście do pieniądza. Przede wszystkim, może już nie będziesz tak oszczędzać, a może nie będziesz po prostu chytrusem. Przestaniesz być chytrusem. Także bliźniaku drogi, także może też nie będziesz musiał po prostu składać tego po prostu grosza do grosza, że tak powiem. Także zmiana podejścia do pieniędzy podczas tej pełni księżyca. Komu wybaczyć? Warto wybaczyć osobie spod znaku byka, panny bądź koziorożca, ale równocześnie zakończyć taką relację. Także do czego do tej pory nie widziałeś i jaka tajemnica może się odsłonić przed Tobą tutaj, drogi bliźniaku? Znowu pieniądze. Także może się okazać, że nie wykorzystałeś jakiejś sytuacji odnośnie pieniędzy, a może po prostu jakby odnajdziesz nowe rozwiązania finansowe podczas tej pełni księżyca. Także może nabędziesz też jakieś inspiracji odnośnie nowych zarobków. Może wpadniesz po prostu na pomysł tutaj zarobkowania bądź biznesu. Zobaczysz też w Twoim otoczeniu, kto jest materialistą, a kto nie. Rada ogólna dla Ciebie. Jezu, nie wiem, Aksynia, o co tutaj chodzi w tym komentarzu, więc się nie odniosę, kochana. Rada ogólna dla Ciebie. Działaj. Przede wszystkim przesuwaj tematy do przodu. Rada ogólna dla Ciebie, drogi bliźniaku. Rozmawiaj, wyjaśniaj,
Nawet czasami możesz udać się do pewnej manipulacji, aby osiągnąć swoje cele, zwłaszcza osiągnąć swoje cele materialne i finansowe. Śmiało, drogie bliźnięta, możecie zaufać mężczyźnie obcokrajowcowi, mniej więcej w waszym wieku. Ponadto też bądź osobie, która biegle mówi w obcych językach. Rada ogólna dla ciebie. Czaruj słowem, wykorzystuj po prostu swój talent do rozmawiania, do gadania. Oczywiście, drogie bliźnięta, jak to wy. Rada ogólna, otwieraj czakrę gardła tutaj przede wszystkim, jeżeli myślisz o podwyższaniu kwalifikacji, o uczeniu się języków, załatwiaj te tematy jak najszybciej. Ale też ucz się po prostu, możesz też śmiało wpaść na pomysł, drogi bliźniaku, na jakiś fajny biznes związany z mówieniem, z wejściem na scenę, może będziesz pisał książkę, a może będziesz otwierał swój kanał YouTube, a może będziesz po prostu przekazywał wiedzę. Także rada, idź w to, wykorzystuj swoje komunikacyjne fajne talenty, rozmawiaj, ale też w innych sferach życia po prostu dogaduj się i rozmawiaj. Wykorzystuj też swoją magię tutaj w komunikacji i osiągaj to, czego pragniesz. I co w tej miłości dla bliźniąt? Namiętność, także TikTok właśnie, Elwira pisze. TikToka otwierajcie, kochani, i działajcie, i sukcesów dużo wam życzę. A przede wszystkim, bliźnięta, dajcie się porwać namiętności w swoich związkach. Także jeżeli coś tam przygasło, to czerwone, pomarańczowe świece dla was jak najbardziej. Także można też nakręcić kogoś gadaniem oczywiście. Bliźnięta, jak to wy? Także dbaj o tą sferę seksualną, o tą namiętność, podgrzewaj atmosferę. Pozwól po prostu swojemu sercu i duszy, drogi bliźniaku, śpiewać radosną pieśń w związkach. Sylwek, dajesz czatu dzisiaj, naprawdę. Natomiast jeżeli jesteś singlem, to jak najbardziej ten czas pełni księżyca zodiakalnych, a tutaj rybkach, wykorzystuj też na namiętne chwile z jakąś fajną osobą dla ciebie i po prostu mogą cię spotkać jakieś cudowne, piękne marzenia i spotkania erotyczno namiętne. Pozdrawiam serdecznie wszystkie bliźnięta. Elwira mówi, że już zaczyna. Cudownie, kochana. Powodzenia i szczytowania po prostu w głębinach Neptuna. Waga. Czy są wagi? Dzięki za serduszka, bliźniaczki. Wagi. Dużo tu Wielkopolski oczywiście. Anetko, pozdrawiam się serdecznie. Wagi, wagusie, czy jesteście, kochane? Przed nami waga i wodnik. Dzięki za serduszka. Niemcy, pozdrawiam też oczywiście. Fajnie, że jesteście. Wagi, droga wago, co ta pełnia zakończy dla ciebie i komu warto wybaczyć? Na pewno wagi nie zakończą od tak o bez słowa. Także na pewno będą musiały dokonać podczas tej pełni księżyca jakiejś bardzo poważnej rozmowy na argumenty. Także możesz też zakończyć raz na zawsze relację ze szczupłą, wysoką osobą. Szczupła, wysoka osoba może też być to bliźnięta, waga, wodnik. Ale komu wybaczyć? Wagi, przestańcie się obwiniać. Także wybaczyć i być dobrym przede wszystkim dla siebie samej podczas tej pełni księżyca. Jeżeli są wagi, które myślały o jakimś zabiegu chirurgicznym, być może trzeba to odpuścić. Dziękuję za serduszka, kochani.
Ponadto też może trzeba zrezygnować z takiego zabiegu, może on nie jest tobie tak naprawdę tutaj do niczego potrzebny. Bardzo ważne tematy rozmów, ale rozmowy powinny tutaj być zakończone na waszych warunkach. Także ktoś tu, Ewa pisze, że ktoś się zakochał we wróżce naszej. To ja tak mam co pół roku adoratora innego na tym, na live'a, kochani, jak zauważyliście. To już jest taki cykl, po prostu jeden po prostu odchodzi, drugi przychodzi. Dobra, żarty oczywiście, kochani. Wracamy do wag. Droga wago, czego do tej pory nie widziałaś i jaka tajemnica może odsłonić się przed tobą? Tajemnica na temat jakiejś starszej kobiety, mądrej kobiety, doświadczonej kobiety. Tajemnice też mogą wyjść twoje, droga wago, więc uważaj i miej się na baczności. Ponadto też tutaj uwaga na starszą kobietę, siwe włosy, bo możesz się dowiedzieć coś tak naprawdę, czego nie chcesz wiedzieć, tak? Ponadto też rozpracować cię może jakaś starsza kobieta, bądź wygadać twoje tajemnice. Także uwaga na taką kobietę, ale wy też możecie dowiedzieć się coś na temat, to może być coś fajnego, a może być coś przykrego. Jakaś tajemnica wyjść może na temat kobiety z waszego otoczenia, bliskiego otoczenia, ale siwe włosy, kobieta tak mocno koło 60. Także uwaga też, bo mogą wyjść jakieś logiczne argumenty tutaj. Coś się dowiecie, jakieś tajemnice też może wam przekazać właśnie starsza kobieta, siwe włosy oryginalne. Rada ogólna dla ciebie. Rada ogólna dla ciebie, droga wago. Uważaj w tym czasie, bo informacje, które będą do ciebie dochodzić, mogą być dla ciebie po prostu druzgocące, także szokujące również, ale pamiętaj też, no ten szok nie może ciebie paraliżować. Także nawet jeżeli coś się zawali, coś się zniszczy, to pamiętaj, że to jest na zgliszczach tego, co po prostu zostanie, zbudujesz nową drogę. Rada ogólna też dla ciebie, uwaga na kontuzje, uwaga na wypadki, uwaga wagi tutaj po prostu na kontakt z prądem. Być bardziej tutaj czujnym i być po prostu bardzo logicznym i chłodnym. A co w miłości? Co w miłości? Układ kostny się też tutaj pojawia u was, także uwaga. A, rada w miłości, dobra, anioły. Jeżeli jesteś w związku, droga wago, pamiętaj o romantyzmie, o fajnych, cudownych chwilach, które się po prostu będzie miło wspominać. Ciesz się każdą chwilą z ukochaną osobą, zadbaj o ten romantyzm. Natomiast jeżeli jesteś wagą poszukującą, dopiero bądź wchodzącą w nowe relacje, zacznij od romantyzmu. Jakieś piękne miejsce, fajna kolacja, kwiaty. Romantycznie, a najlepiej spędzić czas nad wodą. Także o ten romantyzm jak najbardziej, drogie wagi, dbać. I z takiego związku może być chleb, kochani. Wodnik, kochani. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wagi i wagusia. Wodnik, wodnik przed nami. Drogi wodniku, co ta pełnia zakończy dla ciebie i komu warto wybaczyć? Komu warto wybaczyć? Co ta pełnia zakończy dla ciebie i komu warto wybaczyć, drogi wodniku? Życie w kłamstwie.
na pewno będzie zakończone. Jeżeli są wodniki, które zmagają się z jakąś trudną chorobą, ten czas akurat tutaj pełni w rybach może być taką rekonwalescencją dla Was i możecie jakby dojść do zdrowia. Ta pełnia też może zakończyć dla Ciebie właśnie życie w kłamstwie, czy pozbywanie się wszelkich używek i uzależnień. Ponadto, Sylwek mówi, że jego kultury nauczyłam. No z pewnością. A jeśli nie, to nauczy. Nauczę. Także, drogi wodniku, możesz pozbyć się uzależnień, możesz pozbyć się jakichś toksycznych, złych relacji, możesz pozbyć się zazdrości również. Także tutaj z pewnością wszelka toksyna, wszelkie uzależnienia, używki czy uzależnienia emocjonalne odejdą od Ciebie. Warto też wybaczyć i zakończyć relację tutaj z zodiakalnym koziorożcem. Zakończ wszystko to, co Tobie nie służy. I zakończ swoje kłamstwa, bądź też, drogi wodniku, jeżeli ktoś Ciebie zdradził i Cię okłamał, też zakończ. Wodniki, jeżeli po prostu się uzależniły od zdradzania, no to warto z tym zakończyć podczas tej pełni. Czego do tej pory nie widziałeś i co ten czas może Tobie pokazać i jaka tajemnica odsłonić się może tutaj. Ludzie, przestańcie. Jaka tajemnica może odsłonić się po prostu przed Tobą, drogi wodniku? Tajemnice w domu, w którym tworzysz. Tajemnice również dotyczące Twojego majątku ziemskiego na przykład. Może ktoś gdzieś przepisał nie na tą osobę, co trzeba. Dowiesz się tutaj. Wyjdą tajemnice odnośnie nieruchomości, ale też domu jako domu tworzenia rodziny. Także odsłonią się tajemnice domowe i zrozumiesz to. Tajemnice też mogą wyjść na temat osoby spod znaku lwa, barana i strzelca, drogi wodniku. Dobry wieczór, Aniu, na sam koniec. Rada ogólna tutaj dla wodników. Poddaj się temu, co przyniesie Tobie los, bo los niesie przed Tobą zmiany przełomowe do Twojego życia. Rada ogólna też dla Ciebie. Może warto tutaj zaryzykować, może warto też, czy to może być loteria, czy to może być, mogą być jakieś decyzje w Twoim życiu. Ponadto też wodniki, które jeżdżą tutaj samochodem, sprawdzić w tym czasie najbliższym koła. Ale też jeżeli jeździsz tutaj motorem czy rowerem, to również zwróć uwagę na koła. Ponadto też dbaj o swój układ pokarmowy, a konkretnie wątroba, trzustka, śledziona. Także przemiana materii tutaj woła o zaopiekowanie się tutaj nią. A w miłości, co u wodników? Cześć Stasiek, pozdrawiam serdecznie. Późno, ale zawsze dobrze, że jesteś. Co w miłości u wodników? Drogi wodniku, czas tej pełni księżyca będzie sprzyjał decyzjom ważnym. To znaczy, drogi wodniku, w tym czasie należy zdecydować się, czego tak naprawdę pragniesz, bo dostaniesz to, czego pragniesz. Czyli jeżeli będziesz wizualizować sobie harmonijny związek z Twoim mężem, z Twoim partnerem, to, drogi wodniku, partnerką, to będziesz taki miał. Tylko że przede wszystkim musisz się zdecydować, czego Ty chcesz i kogo Ty chcesz tak naprawdę. Natomiast wodniki poszukujące, single,
zdecydujcie się, czego pragniecie tak naprawdę, bo otrzymacie dokładnie od wszechświata to, czego pragniecie. Także tylko decyzja. Jak wy stoicie w rozkroku, nie wiecie, czego chcecie, albo nie wiecie, kogo chcecie, to wszechświat nie wie, co ma wam dać. Tyle, kochani. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki. Dla was wszystkich, kochani, cudownej pełni księżyca wam życzę. Dziękuję, że byliście oczywiście do końca tutaj ze mną. Pójdźcie dalej w świat, jak najbardziej. Pamiętajcie, że te informacje, które tutaj przekazałam, są ważne do 6 października. Zapraszam was wszystkich na rytuał grupowy, oczywiście przyciągający wasze marzenia, wasze życzenia, ale też na live był, Stasiu, także jak najbardziej sobie odsłuchasz. Za chwileczkę zapiszę live. Zapraszam was na rytuały indywidualne, które będę przyciągać dla was do niedzieli. I oczywiście zapraszam was środa, czwartek, piątek na numerologię, na każdy wieczór z wróżką Anną. Pójdźcie dalej, proszę, jako wymiana energii między nami. Dobranoc, idę czarować, idę na romans, kochani, na randkę z Neptunem. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki za wszystko. Do kolejnego razu. Wróżka Anna.